Przyworska, dietetyk internetowej poradni żywieniowej Foodwise. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem kamicy nerkowej, a troszeczkę o tym, co to tak naprawdę jest ta kamica, skąd ona się bierze, ale też o rodzajach i jak zdążymy leczeniu. Po pierwsze, czym jest tak naprawdę kamica nerkowa i dlaczego tak właśnie mówimy, a raczej powinniśmy mówić kamica układu moczowego, dlatego że te kamienie nie muszą być tylko, nie dotyczą tylko nerek. Jeżeli chodzi o kamicę, to jest to pewna predyspozycja do tworzenia się złogów z różnych składników substancji, które są tworzone w nerkach i tam jakby narastają. I teraz tak, dlaczego ja mówię, że to nie do końca jest kamica nerkowa układu moczowego? Dlatego, że te kamienie mogą być w nerkach bardzo długo, natomiast mogą być też z tych nerek jakby przedostawać się dalej do układu moczowego i na przykład być w moczowodach czy w pęcherzu moczowym. Jeżeli kamień jest na tyle mały, by przejść przez światło moczowodu, to jest szansa i cewkę moczową, jest szansa na uwolnienie się od tego kamienia, czyli wyjście tego kamienia z układu moczowego samoistne bądź przy pomocy pomocy lekarskiej, czyli tak zwanych uderzeniach wodnych, czyli bardzo dużym nawodnieniu. Natomiast jeżeli ten kamień jest większy niż średnica moczowodu i cewki moczowej, nie ma możliwości, żeby samodzielnie został usunięty z naszego organizmu i wtedy jest potrzebny zabieg chirurgiczny ich usuwania. Ale to jakby przeszliśmy trochę do leczenia, a teraz tak naprawdę skąd się biorą te kamienie? No tak jak już mówiłam, w skład kamieni wchodzą różne substancje, ale musi mieć nasz organizm z czego je zrobić. Do najczęstszych kamicy należy kamica moczanowa, szczawianowo-wapniowa, do znacznie rzadszych cystynowa czy amonowa. Jeżeli chodzi o kamicę moczanową i szczawianową, to my w swojej diecie dostarczamy składników budulców tych kamieni. I tak, jeżeli chodzi o kamicę moczanową, są to puryny, czyli związki, które jakby są produktem przemiany białek. Natomiast jeżeli chodzi o kamicę szczawianowo-wapniową, to w skład wchodzi wapń i szczawiany. Szczawiany, który dostarczamy sobie z produktów pochodzenia roślinnego, głównie warzyw, ale nie tylko. Ale o tym, jaka dokładnie to są składniki, chwilę później. Natomiast jeżeli chodzi o kamicę, to możemy mieć pewne predyspozycje do ich tworzenia, natomiast pamiętajmy o tym, że mamy też wpływ na to, czy one zostaną stworzone przez nasz organizm, czy nie. I tutaj jest profilaktyka kamicy. Drodzy Państwo, czy wiecie, że głównym powodem powstania kamicy jest niedopijanie? Okazuje się, że to właśnie niepicie i niewystarczające oddawanie moczu i przepłukiwanie tych nerek z tych złogów ewentualnie, tak? I z tych składników odżywczych powoduje, że łatwiej się tworzą te kamienie. Jeżeli jesteśmy dorosłą osobą i pijemy litr wody, a poza tym 3 kawy, to jest za mało płynów. Dorosła osoba w dni, kiedy nie mamy temperatury na zewnątrz wyższej niż 25 stopni, powinna wypijać około 2,5 litra płynów, z czego minimum 2 litry powinna stanowić woda. Pamiętajmy również o tym, że herbata czy kawa nie jest dla nas płynem nawadniającym, dlatego nie powinniśmy ich liczyć do płynu. Jeżeli chodzi o dzieci, to zapotrzebowanie płynowe jest różne i zależy od wieku, ale mniej więcej przeciętnie dla dziecka powyżej roku do 9 lat to zapotrzebowanie waha się między 1200 a 1900 ml, czyli prawie 2 litry. Jeżeli temperatura za oknem jest wyższa, dzisiaj jest wyższa, muszę mi Państwo wierzyć na słowo, dla mnie dzisiaj jest wyższa, jeszcze te lampy, które mnie oświetlają, dodają tej temperatury, to powinniśmy wypijać płynu więcej, dlatego że więcej też tego płynu jest wydalane przez naszą skórę z potem bądź parując, tak? Przez skórę parujemy. Dlatego w takie dni, kiedy temperatura jest około 30 czy 32 stopni, powinniśmy wypijać około 0,5 litra wody dodatkowo. Najlepszym i najbardziej obojętnym dla naszego organizmu płynem jest woda mineralna niskosodowa bądź nisko zmineralizowana. I to jest przede wszystkim pierwsza zasada profilaktyki, ale również leczenia kamicy, bez względu na jej rodzaj.
Natomiast wszystkie inne zasady diety i zasady leczenia poza leczeniem chirurgicznym są zależne od tego, o jakiej kamicy mówimy. I tak inne one będą dla kamicy moczanowej, a inne dla szczawianowej czy cystynowej. Warto też wiedzieć, że jeżeli chodzi o kamicę cystynową, to tak naprawdę jest to pewna wada, która jest zapisana w genach i nazywa się ona cystynurią. To ona prowadzi bardzo często do rozwoju kamicy cystynowej, dość rzadkiej w społeczeństwie, ale jednak występującej. I bardzo często, bez względu na rodzaj kamicy, jakby powstanie tych kamieni jest takie utajone. Nie czujemy niczego, dopóki nie zaczniemy odczuwać dużego bólu, tak zwanej kolki nerkowej. Ta kolka nerkowa jest związana z tym, że kamień, który powstał w naszych nerkach, zaczyna się przedostawać, wydostaje się z kielichów nerkowych, czyli takiej części jednej z budowy nerek, dostaje się do moczowodu. I w tym momencie dostajemy tak zwanej kolki nerkowej, czyli bardzo duży ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa po bokach, bardzo często pulsujący, i pacjenci zgłaszają ból i w biodrach, i czasami w udach, i też do góry. Bardzo nieprzyjemny objaw, dlatego zawsze warto jest zadbać o to, jeżeli w rodzinie występuje kamica, to badać się, robić badania USG, sprawdzać, czy w obrazie USG nie widać kamieni zlokalizowanych w nerkach, a poza tym pamiętać właśnie o tym piciu, bo to jest główny element leczenia kamicy, bez względu od tego, jaki jest jej rodzaj. Do jeszcze jednego elementu, który zaliczamy do i profilaktyki, ale też leczenia kamicy, to jest dieta małosodowa. Co tak naprawdę znaczy dieta małosodowa i co to jest ten sód? Sód jest to składnik mineralny, który jest w 60 do 80% w soli kuchennej, tak, tej soli kuchennej, którą stosujemy, ale też jest składnikiem wielu dodatków żywnościowych, na przykład glutaminianu sodu, ale nie tylko. Są to dodatki, które są szeroko stosowane, dlatego jest sód uważany za substancję konserwującą. Teraz tak, jeżeli jesteśmy na diecie ubogosodowej, nie powinniśmy w ogóle spożywać soli, ani do przygotowywania posiłków, ani na talerzu. I ograniczyć sód z żywności wysoko przetworzonej, takiej jak gotowe mieszanki przyprawowe, czy zupy w proszku, czy półprodukty typu, nie wiem, sos do spaghetti w takich różnych słoiczkach, czy w proszku, dania typu fast food i przekąski, wszystkie słone przekąski, ale nie tylko, bo czy wiedzą Państwo, że na przykład w chipsach paprykowych jest więcej sodu niż w chipsach solonych? Więc to tylko pokazuje, że tak naprawdę ten sól to nie tylko ta sól, to nie tylko ta sól kuchenna, ale też szereg innej żywności. Więcej o diecie w każdym z rodzajów kamic w innych filmikach.